No pięknie, Krawczyk śpiewał, że cudowne dziecię, przepiękne dziecię. Proszę Państwa, pięknie Krawczyk śpiewał, tak. Że cudowne dziecię, przepiękne dziecię. Właśnie. No i oczywiście zapraszamy do tego, żeby być razem z nami. Chcemy sobie tej nocy porozmawiać na jeden z tematów bardzo aktualnych jeszcze mimo wszystko, choć ten początek roku już za nami, ale pierwsze dni, no że taka okazja do tego, żeby sobie składać życzenia. To czyniliśmy, czynimy. A proszę Państwa, do tego, żeby może w takiej trochę nietypowej formie te życzenia sobie przekazywać, a może czego my byśmy sobie życzyli, czego ja bardzo konkretnie dzwoniący, telefonujący na ten rok, na te zbliżające się dni, miesiące 2019 roku. Czego życzyłbym sobie od Pana Boga, czego życzyłbym sobie od innych ludzi, od tych wszystkich, od których no, spodziewałbym się czego. Niech to będzie takie życzenie. Czasem sobie składamy życzenia, drodzy, w naszych domach, tam gdzie się spotykamy, tam gdzie się sobie dobrze życzymy. Czasem słyszę, byś sobie jeszcze życzył, niech to Ci się spełni. Powiedzcie Państwo, zapraszam do tego w tym nowym 2019 roku. To będzie taka przewodnia naszych dzisiejszych nocnych rozmów. Oczywiście też kilka korespondencji opłatkowych będziemy prezentowali, ponieważ te spotkania opłatkowe trwają i jak słyszymy na naszej antenie, te spotkania no, tak bardzo mocno się już rozwijają, jeżeli chodzi o ich intensywność. I więc te też korespondencje, które spływają do nas, do Radia Maria, tutaj w Toruniu, chcę.
proponuję, czego sobie życzę. Na ten nowy rok, czego chciałbym sobie życzyć. Może tak trochę egoistycznie, ale nie patrzmy na to, drodzy Państwo, w ten sposób. No i niech i będzie obecny podczas tych naszych dzisiejszych nocnych. Mm-hmm.